Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w serii, w której zajmuję się omawianiem narzędzi, które wykorzystuję do przeprowadzania analiz konkretnych projektów. Także zapraszam serdecznie do oglądania. W dniu dzisiejszym zajmiemy się serwisem Travis Continuous Integration. Odcinki z tej serii znajdują się na liście analiza projektowa kryptowalut, która właśnie agreguje filmy mówiące i opisujące narzędzia, które wykorzystuję podczas swoich analiz w odcinkach poświęconych konkretnemu projektowi. Serwis Travis Continuous Integration jest przedstawicielem usługi, która umożliwia budowanie i wdrażanie projektów poprzez automatyczne pobranie go z repozytorium kodu źródłowego, czyli z GitHuba. Krótko mówiąc, dla osób nietechnicznych, serwis ten pobiera kod z GitHuba, próbuje zbudować działającą wersję i jeśli tak jest zdefiniowane, przeprowadzić testy na tym projekcie, a następnie opublikować w środowisku produkcyjnym. To jest wszystko zautomatyzowane, tutaj nie jest wymagana żadna dodatkowa praca człowieka, wystarczy skonfigurować to narzędzie, połączyć je z GitHubem i następnie patrzeć, jak nasze projekty same się budują, przechodzą testy oraz są publikowane w środowiskach produkcyjnych. Dlaczego warto od czasu do czasu zwracać uwagę na ten serwis? Według mnie warto zrobić to w tym momencie, kiedy słyszymy, że konkretny projekt planuje wydać kolejną wersję. Oczywiście jest duży szum medialny, pełno nowych feature'ów zaimplementowanych itd., itd. W tym momencie my sprawdzamy, czy taka organizacja i ten konkretny projekt ma zdefiniowane swoje konto, swoje miejsce właśnie na Travisie i przypatrujemy się, jak właśnie przechodzą buildy dla tego projektu. Tutaj na przykład dla projektu IOTA widzimy, że ta organizacja również posiada swoje konto, szereg repozytoriów dodanych do Travisa i na przykład główny projekt IRI w sytuacji, kiedy czytamy, widzimy, słyszymy, że ma być wydana nowa wersja właśnie IOTY, sprawdzamy, jak idą te buildy, i dzięki temu będziemy w stanie określić, czy rzeczywiście zespół deweloperski wyrobi się na czas i czy ta nowa wersja tak naprawdę zostanie wydana. Jeśli na przykład te buildy nie będą budowane poprawnie, czyli tutaj będzie to na czerwono, jak w tej chwili w przypadku Monero, wtedy widzimy, że zespół cały czas ma jakieś problemy z wydaniem nowej wersji. Tutaj widzimy, że ten build był wykonany z błędem dzień wcześniej. To na przykład jeden z projektów też organizacji Monero Covery. Build wykonany z błędem 3 lata temu. To jest bardzo niedobra informacja dla tego projektu. Przykładowe projekty, które korzystają z Travisa, to na przykład Nano. Node dla Nano też również przechodzi tą procedurę. Widzimy tu główny branch master. Widzimy, że ten branch, czyli ten projekt, przeszedł poprawnie całą procedurę wdrażania około 15 godzin temu. Podobnie również zdefiniowane są tego typu rzeczy dla organizacji Ripple. Tutaj możemy sobie przejrzeć zakładkę Insights. To już są bardzo techniczne sprawy, także tutaj myślę, że nie ma potrzeby się w to za bardzo wdrażać. Warto niemniej jednak, tak jak wspomniałem wcześniej, rzucić okiem na ten serwis, na konkretny projekt w momencie, kiedy słyszymy, że zespół już lada dzień albo już lada moment wyda kolejną wersję i będziemy mogli sobie tutaj wtedy zweryfikować, czy rzeczywiście te buildy przechodzą poprawnie i czy wszystko jest ok. Dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. A tę chwilę to wszystko. Dziękuję, cześć.